zawsze dotrzymujesz słowa, miało być wejście z butami, było fenomenalny styl, knockout gdzieś w ostatniej decydującej rundzie NBC. Nie można sobie wymarzyć lepszego początku kariery w Ameryce. Coś wspaniałego. Widziałem, że mam kontrolę od początku walki. Widziałem, że walka jest pod moje dyktando, pod mój styl. Natomiast Hugo Seddon okazał się przeciwnikiem delikatnie trudniejszym, niż mi się wydawało, więc spodziewałem się dosyć łatwej przeprawy. Ale i tak myślę, że nie było bardzo ciężka, bo może urwał mi ze dwie rundy. Jeszcze do tego telewizja NBC, bardzo dobry styl, muszę zobaczyć tą walkę. No, dla mnie to jest coś fenomenalnego, spełnienie marzeń, spełnia marzenia. Kurczę, dopiero teraz zaczął się mój amerykański styl naprawdę. Od którego momentu czułeś, że ta walka jest twoja? Bo patrząc z boku, nie będąc na ringu, ale siedząc w ringside, wyglądało na to, że te jedna czy dwie rundy minęły, a później już dyktowałeś warunki, robiłeś to, co chciałeś w ringu, praktycznie. Tak, dwie rundy, właśnie trzy rundy były takie, że troszeczkę nie mogłem wyczuć tego timingu, nie mogłem wyczuć dystansu, nie mogłem złapać rytmu, przestrzeliwałem mi czas i chciałem na siłę urwać głowy troszeczkę, jednak te emocje wzięły górą, ale od trzeciej rundy trenerzyk tutaj powiedział: uspokój się, stop, i zaczęliśmy boksować pod taktykę i wyszło. Przyjeżdżając ze Stanów, nie byłeś znany jako pięściarz z nokautującym ciosem. To się zmieniło od kiedy walczysz i trenujesz na Florydzie. Powiedz mi, co się stało? Kiedy nastąpił ten przełom, twoim zdaniem? Mi się wydaje, że to walka chyba z wcześniej po roku była takim przełomem. Potem wyjazd na Florydę do trenera Cigolivasa, który też nie ustawił pod timing, na nogach inaczej. Ja kiedyś powiedziałem, jak jeszcze nie miałem tak dużo nokautów, że ja zacznę nokautować, tylko po prostu potrzebuję czasu, potrzebuję wyczuć ten cios, potrzebuję wyczuć ring. To wszyscy się śmiali. Ja zacząłem nokautować, będę nokautował i zaczyna się, mam nadzieję, mój czas. Ty pozostałeś pięściarzem niepokonanym. Odebrałeś tytuł niepokonanego Hugo Centeno Juniorowi, pięściarza pierwszej trójki rankingu WBO. Jakie są dalsze marzenia Maćka Sulęckiego? Tytuł mistrza świata. Chciałbym boksować, nie ukrywam, że najbardziej po głowie mi chodzi walka z Daniel Jacobsem, jest Bill Joe Sanders, jest wielu fantastycznych zawodników w kategorii średniej. No muszę, na pewno wrócę do Polski, usiądę z panem Andrzejem Rozwasilewskim, spokojnie odpocznę przy stole i obgadamy wszystko i porozmawiamy, co będzie na mnie najlepiej, jaką drogą podążamy. I wreszcie ten fenomenalny wieczór twój, natomiast porażka Andrzeja Fonfary. Miałeś okazję oglądać. Co byś tak na gorąco chciał mu powiedzieć lub być może już powiedziałeś? Nie widziałem walki, ponieważ siedziałem w szatni i się rozgrzewałem. Na mnie to był szok. Trener powiedział, że jest po walce, a się ucieszyłem, że Andrzej wygrał, powiedział mi, że przegrał. Brakuje mi słów, nie wiem, co się stało, nie widziałem tej walki. No, co mogę Andrzeju powiedzieć? Nie wiem naprawdę, bo domyślam się, co czuję. Myślę, że najlepiej jakbym został sam ze sobą na razie, przemyślał wszystko, bo mówię, że słowa w tym momencie mocno zbędne. Maciek Sulęcki po największym zwycięstwie w karierze nad Hugo Centeno Juniorem. Maciej, dziękuję bardzo i do zobaczenia, bo nie mam wątpliwości, że w wielkich walkach Ciebie zobaczymy i to być może szybko. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Polska Guru.